Dzień dobry, Gazeta Białostocka, Rynek Kościuszki 1, telefon 63, wydawca i redaktor Ignacy Malinowski. Niedziela, 29 września 1935 roku. Dolar. Oddział Banku Polskiego w Białymstoku płacił wczoraj za dolara 5,27, 5,28. Czeki na Londyn, kupno 26,08, sprzedaż 26,21. Z Kroniki Policyjnej. Buzonowa Paulina, Świętego Rocha II, zameldowała, że pod nieobecność domowników nieznany sprawca, oderwawszy kłódkę od drzwi komórki i wyjąwszy szyby okna, dostał się do jej mieszkania i skradł 20 złotych. Kradzieży primusu nożyczek i czterech złotych na szkodę rybałtowskiego Wolfa dokonał Fedorowicz Paweł, przechodnia cztery, znany złodziej, którego przekazano władzom sądowym. Wiec protestacyjny. Dzisiaj odbędzie się z inicjatywy Związku Zachodniego wiec protestacyjny przeciw prześladowaniu rodaków naszych na Śląsku Czeskim. Początek wiecu na rynku Kościuszki o godzinie 12:30. Kto chce mieć szybko bruk, musi częściowo zapłacić. Białystok posiada 386 ulic i dróg o ogólnej długości 178 km, z czego państwo i Wydział Powiatowy utrzymują około 8 km, a zarząd miejski około 179 km. Z dróg utrzymywanych przez miasto niezabrukowane mają długość 92 km 54%. Szosy 12 km 7,4% zabrukowane 66 km 38,6%. Koszt zabrukowania ulic nieposiadających twardej nawierzchni wyniesie 2 miliony 500 zł, koszt naprawy bruków i szos budowy nowych chodników i przebudowy starych, budowy mostów oraz ulepszonej nawierzchni w dzielnicach reprezentacyjnych i o wzmożonym ruchu wyniesie również najmniej 2 miliony 500 zł, czyli razem na najniezbędniejsze roboty potrzeba około 5 milionów zł. Do fatalnego stanu dróg przyczyniła się chaotyczna parcelacja i zabudowa terenów. Powstało dużo nowych ulic bez jakiegokolwiek planu, należałoby więc skoncentrować ruch budowlany na terenach już urządzonych jak Marczuk, Zdobycz Robotnicza, tereny Dojlit oraz rozciągnąć kontrolę nad parcelacją działek w innych dzielnicach miasta. Gdyby potrzebną na ulepszenie dróg w mieście kwotę 5 milionów rozłożyć na 10 lat, to rocznie należałoby na ten cel wydawać po pół miliona złotych. Tymczasem można było na ten cel przeznaczyć w roku ubiegłym tylko 255 tysięcy, a w roku bieżącym 390, w tym 103 tysiące na wiadukt nad torami. Minimalny program inwestycji drogowych na rok przyszły przewiduje około 600 tysięcy złotych. Widzimy więc, że posiadane przez miasto własne środki nie mogą wystarczyć, a zaciąganie pożyczek na ten cel staje się coraz trudniejsze. Pozostałaby chyba tylko możliwość częściowego skorzystania z postanowień ustawy budowlanej, uprawniającej gminę do przełożenia kosztów pierwszego zabrukowania ulic na właścicieli przyległych działek na 100%. Zarząd miejski wobec ciągłych interwencji mieszkańców ulic nieregulowanych i niezabrukowanych chyba będzie musiał skorzystać z tej ustawy i co najmniej 50% kosztów zabrukowania przerzucić na właścicieli przyległych działek i nieruchomości. Ci, którzy się niecierpliwią obecnym stanem ulic, powinni to wziąć pod uwagę. Przystań wskaże najbiedniejszą dziatwę. Zeszłoroczna akcja dożywiania dzieci prowadzona przez przystań dała dodatkowy wynik. Dzięki ofiarności społeczeństwa wydano 10 890 obiadów dla najbiedniejszych dzieci. Nie dysponując funduszami własnymi ani też samorządowymi, akcję dożywiania prowadzić będzie przystań nadal w miarę otrzymywania ofiar od społeczeństwa. Przed kilkoma dniami pan Adam Woźniak wystąpił z oryginalnym godnym poparcia projektem. Pan Woźniak wezwał do przyjęcia jednego dziecka biednej rodziny na bezpłatne obiady, zwracając się do dwóch bezdzietnych małżeństw, które ze swej strony mają wezwać dwa następne i tak dalej, tworząc coraz dłuższy łańcuch szczęścia. W tej szlachetnej rywalizacji może się zdarzyć, że najbiedniejsze dzieci nie zostaną objęte akcją charytatywną. By tego uniknąć, przystań podaje do wiadomości, że ma dokładną ewidencję najbiedniejszej dziatwy. Na życzenie ofiarodawców możemy wskazać najbardziej potrzebującą dziatwę. Zgłaszać się można telefonicznie telefon 3:18 lub osobiście. Przystań ulica Pierackiego 10 w godzinach od 11 do 13 i od 18 do 19. Teksty artykułów pochodzą ze zbiorów Podlaski Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu w Białymstoku. Biblioteka Uniwersytecka imienia Jerzego Giedrojcia, ulica Ciołkowskiego, 1R 15245 Białystok. Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Czytała Miłka Malcan.